spacery po Warszawsku z Galerią Mokotów, czyli zaczynamy w Parku Dreschera i wędrujemy po Starym Mokotowie uliczkami, ciekawostkami, opowieściami moimi o historii oraz Maćka Bilona Bilki o jego latach młodości, początkach chemgru, muzyce, hip-hopie i o bardzo szemranych sprawach, których tutaj na Mokotowie było pełno, także zapraszam. W tym miejscu znajdował się Bab Maria, słuchajcie, który w latach 90. był taką oazą może dla zbłąkanych dusz Warszawy, poszukujących po prostu wolności. I dokładnie w tym miejscu budowała się kultura właśnie hip-hopowa. Tutaj powstał też nasz zespół Chemgru. Się urodził mój ojciec, moja rodzina przywędrowała tu w 1945, zaraz po powstaniu. Budowla, która powstała w 1780 roku. Codziennie o godzinie 17 z tego gołębnika wygrywa Marsz Mokotowa, upamiętniając po prostu powstanie warszawskie godzinę W. Teraz idziemy dalej wzdłuż Puławskiej.